cześć. Nazywam się Magda Lis, a obok mnie w studiu Radosław Biernat, ekspert marki Groe. W tym odcinku porozmawiamy o bateriach bezdotykowych, które coraz częściej możemy spotkać w miejscach publicznych, takich jak galerie handlowe, stacje benzynowe czy obiekty sportowe. Znalazły też szerokie zastosowanie w ośrodkach służby zdrowia, na przykład w szpitalach. Ale coraz częściej spotykamy je też w domach prywatnych. Masz rację. Baterie sterowane pod czerwienią są coraz bardziej popularne ze względu na to, że zapewniają wysoką higienę, ale także ze względu na komfort użytkowania. No i nie zapomnijmy o tym, że baterie bezdotykowe oszczędzają wodę i energię. Ale zacznijmy od początku. Radku, na co powinniśmy zwracać uwagę, wybierając baterie bezdotykowe? Na pewno na dobór odpowiedniej baterii do umywalki. Źle dobrana bateria może spowodować wychlapywanie i rozbryzgiwanie wody z umywalki. Nikt z nas nie lubi, gdy myjąc ręce, jesteśmy pochlapani. Firma Groe oferuje baterie o różnej wysokości oraz o różnej długości wylewek. Znajdziemy również baterie ścienne oraz podtynkowe. Drugą ważną kwestią jest wybór rodzaju zasilania elektrycznego. Jakie mamy tutaj opcje? Możemy wybrać baterię zasilaną modułem z transformatora lub z bateryjki zasilającej 6V. A Ty co byś rekomendował? Które zasilanie jest najlepsze według Ciebie? Tak naprawdę każde zasilanie jest dedykowane do innych miejsc. Moduł zasilający podłączamy tam, gdzie zależy nam na wandaloodporności, na przykład na stadionach, w galeriach handlowych. Transformator polecam wszędzie, gdzie jest gniazdo pod umywalką i możemy go podłączyć. A bateria zasilająca sprawdzi się najlepiej w miejscach, w których nie mamy zasilania elektrycznego w pobliżu umywalki. A podciągnięcie instalacji elektrycznej wiązałoby się z dodatkowym remontem łazienki. Zaznaczmy, że bateria zasilająca wystarcza na około 7 lat przy 150 załączeniach dziennie. To naprawdę długo. Trzecią ważną rzeczą jest wybór rodzaju podłączenia hydraulicznego, czyli czy do baterii doprowadzimy wodę ciepłą i zimną, czy wodę zmieszaną. Doprowadzenie do baterii wody ciepłej i zimnej najczęściej stosuje się w domach prywatnych, zaś opcję wody zmieszanej wykorzystujemy często w miejscach publicznych, w galeriach handlowych, gdzie w łazienkach mamy podłączonych wiele baterii. W takich sytuacjach na centralnym termostacie wybieramy docelową temperaturę dla wszystkich baterii. Termostat centralny chroni przed oparzeniem się zbyt gorącą wodą. W przypadku baterii z regulacją temperatury możemy zastosować ogranicznik temperatury wypływu. Dokładnie, pokażę jak to zrobić. To pokrętło służy do regulacji temperatury wody. Przekręcając je w lewo, uzyskujemy wodę coraz bardziej zimną. Natomiast kręcąc w prawo, woda będzie coraz bardziej ciepła. I właśnie to, na ile możemy przekręcić pokrętło, można ograniczyć. Czy takie rozwiązanie poleciłbyś do łazienek w budynkach użyteczności publicznej? Nie. Do miejsc ogólnodostępnych polecam baterie bezdotykowe na wodę zmieszaną, czyli z jednym wężykiem doprowadzającym wodę. Potem możemy zmieszać wcześniej, na przykład instalując przed łazienką centralny termostat i doprowadzić do baterii wodę tylko jedną rurą. W ten sposób oszczędzamy koszty wykonania instalacji, czas i co najważniejsze, bateria staje się wandaloodporna, ponieważ po prawej stronie nie ma pokrętła regulującego temperaturę wody. Przypomnijmy, że baterie na podczerwień możemy również dopasować do naszych potrzeb. Wysterować baterię możemy na 2, a czasem na 3 sposoby. Pierwszy sposób, nie wymagający dosłownie żadnych narzędzi, to sposób odpowiedniego zasłaniania czujnika. W ten sposób możemy wybrać prefabrykowany program, ustawić czas przepływu, dezynfekcję termiczną, sprawdzić stan bateryjki zasilającej oraz włączyć tryb czyszczenia. Drugim sposobem, aby wysterować baterię, jest pilot. Pilot daje nam dużo większe możliwości. Możemy za jego pomocą ustawić strefę detekcji, sprawdzić monitoring, czyli na przykład ile razy została wykonana dezynfekcja termiczna lub ile razy dana bateria została załączona. Jest jeszcze jeden sposób wysterowania baterii przez aplikację na telefon. Niestety nie występują we wszystkich bateriach, tylko tych posiadających Bluetooth. Zakres ustawień jest taki sam jak za pomocą pilota. Okej, techniczne sprawy mamy już za sobą. Ja ze swojej strony dodam, że bezdotykowe baterie są rozwiązaniem ekologicznym, które pozwala nam zaoszczędzić wodę i energię. Wyobraźmy sobie scenę z życia codziennego, kiedy na przykład dziecko myje zęby, a woda cały czas się leje. Są to duże straty, a dzięki bateriom bezdotykowym wypływająca woda wyłączy się automatycznie po kilku sekundach.
Warto zaznaczyć, że baterie umywalkowe nie są jedyną armaturą bezdotykową, jaką możemy zastosować w naszych łazienkach. W portfolio firmy Groe mamy też rozwiązania na podczerwień, które możemy zastosować pod prysznic, do toalety czy do pisuaru. Podsumowując, baterie na podczerwień możemy zastosować praktycznie wszędzie. Jest to dobry pomysł, aby zachować maksymalną higienę, ale oszczędzić też wodę i energię. Radku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja również, dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.